Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek poradnika gracza. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie gamepadom. Taki kontroler gry przyda się szczególnie osobom, którzy lubią grać na komputerze w gry typu bijatyki, wyścigi, jakieś gry zręcznościowe typu Prince of Persia czy Devil May Cry, takie po prostu, gdzie wygodnie steruje się gamepadem. Generalnie gamepadem można grać w każdą grę, takie nowsze pozycje jak chociażby Crysis 3, nawet w Battlefielda na komputerze, więc jeśli ktoś jest przyzwyczajony do sterowania konsolowego, to może taka gra gamepadem sprawiać mu po prostu większą przyjemność niż przy pomocy klawiatury i myszki. Ja osobiście jestem zdania, że na komputerze w takie strzelanki nic nie zastąpi klawiatury i myszki, natomiast są różne upodobania, dlatego też w dzisiejszym poradniku przedstawię wam kilkanaście gamepadów w różnych kategoriach cenowych. Oczywiście są to tylko przykładowe urządzenia, według mnie warte swojej ceny, a w sklepach znajdziecie dużo więcej ciekawych gamepadów. Co należy wiedzieć na początek, gamepady dzielą się na bezprzewodowe oraz przewodowe. Na ogół gamepady posiadające kabel są tańsze. Różnią się też tym, że na ogół są wzorowane albo na kontrolerach od konsol PlayStation, czyli taki układ, albo na kontrolerze od Xboxa 360, czyli czymś takim. Według mnie wygodniejszym, ale oczywiście oba typy kontrolerów mają tyle samo zwolenników, ile przeciwników. Dlatego wybór wygodniejszego urządzenia zostawiam już wam. No i są także gamepady, które mają jakieś troszeczkę inne, bardziej nietypowe kształty, ale generalnie sam układ jest zawsze podobny do któregoś z tych kontrolerów. Jeśli gracie przy komputerze, siedzicie bardzo blisko, w odległości do 1,5 metra, myślę, że nie ma sensu dopłacać za urządzenie bezprzewodowe, ponieważ wtedy lepiej kupić dobry gamepad przewodowy. Natomiast sytuacja zmienia się, jeśli macie w domu i komputer, i konsolę, np. PlayStation 2 czy 3 lub Xboxa. Wtedy zakup jednego porządnego, ale za to droższego kontrolera może być bardzo opłacalny, ponieważ będziemy go mogli używać przy grach pecetowych, a jeśli na przykład odwiedzą nas znajomi, wtedy sobie bierzemy ten kontroler do konsoli i używamy jako drugiego czy tam trzeciego kontrolera. Więc wydajemy raz, a możemy użytkować i przy konsoli, i przy komputerze. Część z gamepadów, które wam pokażę, współpracuje z PlayStation 2, z PlayStation 3, jeden gamepad także z Xboxem, natomiast będzie też kilka takich urządzeń, które są wyłącznie do komputerów PC. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę? W zależności od tego, jaką kwotę chcecie wydać, przede wszystkim taki gamepad musi być solidnie wykonany z dobrych materiałów, musi być wygodny i, co bardzo ważne, musi być funkcjonalny. Czyli najlepiej, żeby miał analogowe drążki, analogowe triggery i żeby to wszystko chodziło jakoś w miarę precyzyjnie i bezawaryjnie. Oczywiście im gamepad tańszy, tym jakość wykonania jest gorsza i żywotność tego gamepadu też może być krótsza. Dlatego w tych przedziałach cenowych, które ja wam pokażę, ja osobiście polecam gamepady za przynajmniej 80-90 zł, a najlepsza jest oczywiście ta najwyższa kategoria cenowa, gdzie gamepady zaczynają się od 100 zł, a kończą na około 200. Też należy wziąć pod uwagę to, jak często gramy przy pomocy gamepada na komputerze. Jeśli gramy raz kiedyś, to wystarczy nam w zupełności model za jakieś 50 zł. Natomiast jeśli gramy często, wtedy już naprawdę nie ma co oszczędzać. Ok, tytułem wstępu myślę, że to by było wszystko. Zapraszam was teraz na konkretne propozycje. Witajcie, z tej strony Marcin. Jeśli chcecie zobaczyć więcej recenzji i poradników w moim wykonaniu, znajdziecie je na moim kanale. Wystarczy kliknąć napis subskrybuj. Zapraszam! Natek Genesis P33, gamepad kosztujący jedynie 30 zł, kompatybilny z komputerami PC. Łączy się z komputerem za pomocą kabla zakończonego wtykiem USB. Posiada silniczki wibracyjne i sterowniki. Cztery cyfrowe przyciski tylne ułatwiają grę. Jest także ośmiokierunkowy D-pad. Łącznie gamepad posiada 13 przycisków. Tracer Green Arrow. Gamepad od firmy Tracer kosztuje niecałe 40 zł. Kompatybilny jest z komputerem PC i konsolami PlayStation 2 i PlayStation 3. Jest podłączany przewodowo, natomiast jest dość solidnie wykonany i posiada na bokach antypoślizgowe elementy poprawiające chwyt i komfort gry. Posiada 17 przycisków, wibracje oraz czterokierunkowy D-pad. Speedlink Thunderstrike. Przewodowy gamepad do komputera PC. Kosztuje około 40 zł. Wykonany jest dość solidnie, wzorowany na kontrolerze PlayStation. Nie wymaga sterowników i kompatybilny jest z Direct Input. Posiada przełączniki trybu analogowego i cyfrowego, a także przycisk Turbo i Auto Fire.
Ma 8 przycisków z przodu, 4 z tyłu, 8-kierunkowy D-pad oraz 2 analogowe drążki, działające także jako przyciski. A4TECH Hyperion X7T3. Ten gamepad kosztuje niecałe 50 zł. Współpracuje z komputerem PC oraz PlayStation 2 i 3. Jeden z tańszych modeli bezprzewodowych. Posiada silniczki wibracyjne oraz 12 przycisków i funkcję turbo. Dwa drążki i 8-kierunkowy D-pad są także na wyposażeniu. Gamepad wyróżnia się ciekawym kolorem. Speedlink Torit. Świetny bezprzewodowy gamepad kosztujący około 90 zł. Kompatybilny z PC i PlayStation 3. Testowałem go niedawno i muszę powiedzieć, że wywarł na mnie pozytywne wrażenie. Jest wygodny i w miarę dokładny. Dostępny jest w kilku kolorach, posiada wibracje i działa w dwóch trybach, dzięki czemu kompatybilny będzie z każdą grą na PC. Ogromną zaletą są precyzyjne analogowe drążki i triggery. Gamepad posiada funkcję turbo i bez problemu pracuje w zasięgu do 8 metrów od odbiornika USB. Hi-Fi Rage Essential Wireless. Ciekawy gamepad niemieckiego producenta, kosztujący niecałe 100 zł. Kompatybilny jest z komputerem PC i komunikuje się z nim bezprzewodowo. Zasilają go 3 baterie typu AAA. Gamepad posiada w sumie 12 przycisków, analogowe drążki i wibracje. Urządzenie jest świetnym uzupełnieniem serii Hi-Fi Rage. Speedlink Xeox Pro. Często wybierany przez graczy gamepad, występujący w wersji bezprzewodowej i przewodowej. Za wersję bez kabla zapłacimy niecałe 100 zł. Przewodowa będzie jakieś 35 zł tańsza. Gamepad jest bardzo solidnie wykonany. Podobnie jak Torit, posiada analogowe drążki i triggery. Ma również wbudowaną baterię i silniczki wibracyjne. Kompatybilny jest jedynie z komputerami PC, jednak współpracuje nawet z grami sprzed wielu lat. Logitech F310. Bardzo dobrej jakości gamepad przewodowy. Kosztuje niecałe 100 zł. Bez problemu obsłuży nowe, jak i stare gry. Potrafi się połączyć z usługą Steam Big Picture, dzięki czemu zamieni się w przydatnego pilota. D-pad tego urządzenia posiada 4 niezależne przełączniki, co pozwala na niezwykle dokładne sterowanie w grach. Kontroler Xboxa 360. Koszt zakupu oryginalnego kontrolera Microsoftu to około 120 zł. Kompatybilny jest oczywiście z konsolą Xbox 360, jak i z komputerem PC. Aby skonfigurować go na komputerze, niezbędny będzie adapter. Koszt całości wzrasta wtedy do około 160 zł. Jednak moim zdaniem gamepad od Xboxa 360 wciąż nie ma konkurencji i pozostaje niedoścignionym ideałem. Jest niezwykle precyzyjny i niezawodny. Podłączyć go możemy bezprzewodowo, jak i poprzez kabel. Sony DualShock 3. Tylu samo fanów co kontroler od Xboxa, posiada inny legendarny gamepad. DualShock 3 to jeden z najlepszych gamepadów w historii. Przy odrobinie trudu da się go także skonfigurować pod PC. Cena gamepada to jakieś 170 zł. Gamepad jest dokładny i czuły, posiada analogowe drążki, a także system wibracji. Logitech F710 Wireless. Posiada praktycznie wszystkie cechy gamepada Logitech F310, jednak z tą różnicą, że jest pozbawiony kabla. Solidnie wykonany i funkcjonalny gamepad z wibracjami i analogowymi elementami. Kosztuje około 200 zł, zasilany 2 bateriami typu AA. Hi-Fi Rage Vendetta Wireless. Występuje w wersji przewodowej, koszt poniżej 100 zł, a także bezprzewodowej, około 130 zł. Gamepad solidnie wykonany, kompatybilny z PC oraz PlayStation 3. Posiada silniczki wibracyjne, analogowe drążki i precyzyjne przyciski. Funkcja turbo przyda się w grach, a dzięki zasięgowi aż 10 metrów możemy prowadzić rozgrywkę nawet w sporych rozmiarów w salonie. Urządzenie zasilają 3 baterie typu AAA. Jak widzicie, w każdej kategorii cenowej można znaleźć coś ciekawego, jakieś urządzenie warte swojej ceny, więc myślę, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Oczywiście urządzenia, które Wam przedstawiłem, to tylko jedne z wielu dobrych gamepadów na rynku. To są po prostu moje propozycje. Oczywiście możecie w sklepach znaleźć także inne ciekawe modele w dobrej cenie, w promocjach, dobrze wykonane, ale pamiętajcie, żeby zawsze wybierać
pod swoje preferencje, czyli odpowiedni układ gamepada, odpowiednia wygoda, jakość wykonania oraz też patrzeć pod kątem stosunku jakości do ceny, jeśli chcecie gamepadem grać naprawdę często, naprawdę dużo i na komputerze i na konsoli nie warto oszczędzać tych 20-30 zł, dopłacić sobie i kupić naprawdę sprzęt z wyższej półki. Będzie to zupełnie inny komfort grania, zupełnie inna jakość wykonania i co za tym idzie też bezawaryjność sprzętu. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego poradnika, zapraszam także na inne filmy i pozdrawiam Was, cześć!